Po dwóch sezonach odkrywania niezwykłych Bałkanów na grzbietach Tygrysów poczuliśmy chęć pokonania motocyklami nowych tras w zupełnie innej części Europy. Trzymając się więc lewego pasa, zjeździliśmy Anglię, która zachwyciła nas widokami malowniczych miasteczek i urokliwych wsi. Przemierzyliśmy Walię, w której zwiedziliśmy więcej zamków niż przez całe nasze dotychczasowe życie. Stanęliśmy nad krawędzią wywołujących ciarki irlandzkich klifów oraz zakochaliśmy się w dzikiej, majestatycznej Szkocji, nawet mimo tego, że przyjęła nas chłodno, głównie deszczem. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! Niezwykłe wyspy Prokopa. Na szczęście zaginiony bebek w magiczny sposób się odnalazł i mogliśmy opuścić Bentry, żeby ruszyć na spotkanie z kolejnym etapem naszej przygody. Pół godziny jazdy na północ od tego uroczego, spokojnego miasteczka znajduje się trasa, która już taka spokojna nie jest, bo wiedzie nad stromą przełęczą zwaną Priest's Leap. Jej nazwa pochodzi od legendy, według której katolicki ksiądz, uciekający przed protestanckimi żołnierzami podczas podboju Irlandii przez Anglików, cudownie przeskoczył z jednego szczytu góry na drugi, bezpiecznie lądując na przeciwległym wierzchołku. Żołnierze byli tym tak zdumieni, że zaprzestali dalszego pościgu, dzięki czemu bohaterski kapłan uratował skórę. No cóż, wygląda na to, że nawet wygimnastykowani japońscy ninja mogliby takiemu księdzu co najwyżej z pokorą polerować różaniec. Wracając jednak do spraw przyziemnych. Jazda motocyklem po krętych, wąskich, miejscami spowitych mgłą ścieżkach Priest's Leap jest dość wymagająca, ale rekompensatą za ten trud są obłędne widoki na roztaczające się wokół góry i doliny oraz możliwość zjedzenia w okolicy czegoś niezwykłego. Okolice Bentry, w których sobie jeździmy po różnych dziwnych zakątkach, słyną m.in. z poławiania małż, lokalnych małż, które właśnie w tej chwili wjechały na stół. Bebek pierwszy raz w życiu będzie jadł małże, więc za chwilę zobaczymy jego minę, kiedy będzie musiał rozchylić muszelkę i wyjąć ze środka. Wiesz, czym jest małża? Co się je? Genitalia. To są jej części rozrodcze. Tak jakbyś jadł, no wiesz co. Cukierka właśnie, więc sprawdźmy, jak ci będzie smakowało. Proszę bardzo. Co to? To dźwięk dziwny. To twój system alarmowy? Dawaj, skarmię cię małżą. Masz. Jak? Kofik. Pojedzone, to można jechać dalej. W listach do redakcji prosicie czasem o udostępnienie dokładnych tras, którymi się przemieszczamy. No to proszę bardzo, weźcie długopisy i notujcie. Przed nami przełęcze Kaha oraz Hili, a następnie Balagbima Gap i przełęcz Balagishin. Łącznie jakieś 3 godziny jazdy, żeby dotrzeć do budzących grozę swoim surowym majestatem klifów Kerry na zachodnim wybrzeżu. Dalej się już nie da, to już koniec Irlandii. A tam gdzieś w oddali majaczą jeszcze wyspy Skellig. Miejsce, gdzie kiedyś osiedlili się pradawni mnisi, ale chyba nie wytrzymali naporu wiatru, wody i wszystkiego, co tutaj szaleje, więc wynieśli się stąd po kilkuset latach. Natomiast na tych wyspach, między innymi, współcześni nam realizowali sceny do Gwiezdnych Wojen. Skellig Island. Wyspa Skellig jest nie do opisania. Przepiękna. A teraz, korzystając z pięknej pogody i letniej aury, ponapływajmy się trochę tym pięknym widokiem. Chodź, mam 2 funty. To euro znaczy. Mam pieniądze.
Nie da się ich przekupić w żaden sposób. Ciekawe, czy to jest podłączone do prądu faktycznie. Sebastian, no, dotkniesz tego druta? Przyłap sobie, zobacz, czy to działa. Chyba rzeczywiście działa. Cześniczny. Cześnicz. O, jakie masz uszka słodkie. Tak? Nie lubisz, jak się głaszcze uszek? Cia. Jeśli tak jak my wychowaliście się nad morzem, gdzie było pełno ludzi, gdzie zawadzaliście swoimi stopami o liczne parawany, gdzie w nozdrza drażnił was zapach nadmorskiej flądry, gdzie wszystko było inaczej niż sobie wyobrażaliście, to przyjedźcie tutaj. Tu, jak u Kononowicza, nie ma niczego. Jest tylko plaża, my i nasze tygrysy. Człowiek jest nad morzem, myśli o tym, że zjadłby rybkę, no, ale tutaj musi ją sobie złowić sam. No i tym razem mamy wyjątkowe szczęście. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Złowiłem wam sardynki. Następna część naszej podróży wiedzie mniej więcej wzdłuż zachodniego wybrzeża Irlandii, w kierunku Inch Beach. Mniej więcej, bo raz na jakiś czas, uwiedzeni spontanicznym impulsem, zbaczamy z wytyczonego szlaku, gubiąc się na wąskich ścieżkach wśród wyjątkowych widoków, albo odkrywając knajpki, tawerny, kościółki i inne lokalne skarby, przy których niespiesznie regenerujemy siły. W moim wieku już czas przyzwyczajać się do ziemi. Któregoś dnia nie będę miał wyboru. Oby tego dnia świeciło słońce. Irlandia jest nie tylko krajem pięknej przyrody, ale również zawiłej historii i bogatych tradycji. Niektóre z nich wydają się wyjątkowo osobliwe. Na przykład w miasteczku Killorglin, leżącym na naszej trasie, raz do roku wybiera się dziką, górską kozę, którą następnie koronuje się na króla. Potem zwierzę umieszczane jest na ruchomej platformie i przez 3 dni bierze udział w miejskich paradach. Traktowane jest niczym typowy celebryta, który niczego specjalnego nie dokonał, ale ludziom wystarczy to, że po prostu jest. Nie udało nam się niestety trafić na te specyficzne obrzędy, ale za to dotarliśmy do miejsca, które też nie musi niczego specjalnego robić, żeby samym swoim istnieniem wywierać piorunujące wrażenie. Dingle! Takie piękne słowo oznaczające półwysep, który znajduje się na południowym zachodzie Irlandii. A to miejsce nazywa się Inch Beach. Też pięknie. Aczkolwiek niech was nie zmyli ta nazwa. Inch to wcale nie oznacza wcal. Bo Inch, moi drodzy, to po irlandzku wyspa. A dlaczego ta plaża zwana jest wyspą? No bo podczas różnych przypływów, odpływów, których tutaj
dzieje się mnóstwo. Czasami ten kawałek plaży zamienia się w wyspę odciętą od lądu. No my dzisiaj mamy szczęście, możemy po niej pojeździć akurat podczas odpływu. Natomiast tutaj bywa bardzo różnie i raczej zostawianie motocykla na noc spowodowałoby, że rano nie mielibyśmy już do czego wracać. Na tej magicznej plaży nie tylko my kręcimy nasz filmik, to również tutaj kręcono scenę filmu z Tomem Cruise'em i Nicole Kidman, kiedy jeszcze byli razem, filmu Za horyzontem. A za horyzontem? Tam daleko, o, już tylko Atlantyk. I tak można sobie jechać przez 5 km, bo tyle ma mniej więcej długości. Ta plaża jest jedną z najdłuższych, przy okazji najpiękniejszych plaż w Irlandii. Naprawdę warto nadłożyć drogi, żeby tutaj przyjechać i zobaczyć te cuda. No i nie ma parawanów, co też jest dodatkową zaletą. Patrolując plażę, dostrzegliśmy obrazek, który jest tu ponoć codziennością. Próba sforsowania piasku osobówką zawsze kończy się tak samo. Na szczęście superbohaterowie z Polski są gotowi, żeby ruszyć z odsieczą. A nasz następny cel to miasteczko szczególnie słynne ze względu na pewnego nietypowego mieszkańca. Chyba już nie przepłynie. Oszukał mnie. Kurczę, no, ale akcja. Umówiłem się z typem tu w tym miejscu, że podpłynie łódką i że popłyniemy sobie w rejs niedaleko miejscowości Dingle oglądać delfiny. Pewnie też w ten sposób oszukuje dziewczyny na Tinderze i potem muszą za niego płacić w knajpie. Albo w ogóle nie przychodzi na spotkanie. No nic, straciłem 2 euro zaliczki, ale to nie powstrzyma mnie przed opowiedzeniem wam historii najsłynniejszego delfina w tym mieście. Widzieliście gdziekolwiek, kiedykolwiek pomnik delfina? Bo ja nie. Pierwszy raz widzę coś takiego właśnie w miejscowości Dingle. A dlaczego akurat ten delfin ma tu swój monument? No, sytuacja jest bardzo prosta, ale jednocześnie wzruszająca. Pokrótce wam opowiem. Otóż delfin o imieniu Fungi przypłynął tutaj do wybrzeża Dingle w 83 roku i był totalnie zaprzyjaźniony z mieszkańcami. Podpływał do nich, kiedy się kąpali, zaczepiał rybaków, którzy wypływali swoimi łódkami, nawet w pyszczku przynosił im rybki w podarunku, tak jak kot przynosi złapane w polu myszy swojemu panu. No i niestety, po 37 latach, kiedy wybuchła epidemia COVID w 2020 roku, nagle Fungi rozpłynął się gdzieś w wodach Atlantyku. Te łodzie próbowały odnaleźć Fungi w tych wodach, ale niestety bezskutecznie. Co się z nim stało, do dziś nie wiadomo. Jest taka teoria, która mówi, że brakowało mu kontaktu z człowiekiem, że ponieważ przestali przyjeżdżać tutaj turyści, przestali się pokazywać, przestali głaskać go po pyszczku, po prostu stwierdził, że musi znaleźć sobie jakieś inne miejsce. Ja wolę wierzyć w tę wersję historii, niż w to, że po prostu po 37 latach wylogował się już z tych wód gdzieś tam na wieczne oceany. Fungi zniknął niepostrzeżenie, tak jak się pojawił nieoczekiwanie 37 lat temu. Nie przyglądajcie się w taki dziwny sposób. Delfiny mają w tym miejscu płetwę. To naprawdę nie jest nic, z czego można się teraz śmiać. Nie jest śmieszne. Fungiego już nie ma. To nie jest śmieszne. Ironicznie to miejsce nazywa się Sandek, czyli taki pokład do opalania, więc przyszedłem skorzystać z tego, za co zapłaciłem. So much
że to jest świetny moment, skoro i tak się nudzimy i płyniemy gdzieś tam, żeby opowiedzieć wam o tych motocyklach, które wyglądają dokładnie tak samo jak w poprzednich latach, ale w międzyczasie zyskały sporo upgrade'ów, których nie widać gołym okiem, a które przydają się podczas jazdy i to się nawet odczuwa po paru dniach w siodle. Po pierwsze, przeprogramowano trochę elektronikę, która podczas hamowania powoduje, że tył nie unosi się już tak bardzo jak kiedyś. Po drugie, poprawiono jakieś elementy dotyczące wyważenia silnika. Nie będę się teraz mądrzył jakie, bo nie jestem mechanikiem, ale odczuwalne jest to między innymi w postaci tego, że manewrując przy małej prędkości jest dużo łatwiej, dużo bardziej stabilnie zapanować nad tym motocyklem. No i twierdzą też, że poprawili kanapę. Mnie tam ona pasowała od zawsze, więc ja nie czuję, żeby coś było inaczej, ale twierdzą, że kanapa jest zmodyfikowana. Także same, same, but different, jak to mówią krawcy w Tajlandii, kiedy przygotowują ci garnitur na wzór tego, który im przywozisz, a potem oddają ci troszeczkę inny. Ale podobny. Każdy motocyklista wie teraz, co odczuwam. Wilgotne dłonie, które próbują wejść do środka, stawiają wielki opór, tak jakby człowiek próbował wejść w za małe o dwa numery jeansy. Jest to walka. Nie każdy może być motocyklistą, tylko najtwardsi dadzą radę. Dyskomfort to moje drugie imię. A miejscu, do którego za chwilę dotrzemy, na imię Galway. Oprócz ciekawej historii oraz intensywnego wieczornego życia, miasto to słynie również z najkrótszej rzeki, która przez nie przepływa. Corrib, bo tak nazywa się ta ciekawostka, ma zaledwie 6 km długości, ale za to jej prąd jest jednym z najszybszych w Europie. I taka też będzie nasza wizyta w Galway. Krótka i szybka. Irlandzka flaga to symbol skomplikowanej irlandzkiej historii. Z jednej strony katolicy, z drugiej strony protestanci. Można powiedzieć dwa religijne plemiona, które od stuleci się na tych terenach zwalczały. Mówię w czasie przeszłym, chociaż tak naprawdę do dziś te napięcia pomiędzy katolikami a protestantami są obecne. No i flaga Irlandii reprezentuje dwie strony tego równania. Kolor zielony to katolicy, kolor pomarańczowy to protestanci, a po środku pomiędzy nimi biała przestrzeń na to, żeby te dwie strony mogły się ze sobą pogodzić, taka przestrzeń pojednania, więc bardzo piękny symbol, jeden z symboli tego miejsca, obok tego, który oczywiście dzierżę w dłoniach, no bez tego nikt sobie irlandzkiego sobotniego wieczoru raczej nie wyobraża, ale nie będziemy reklamować alkoholu, to jest B, chociaż cacy. Skoro już tak dobrze idzie nam gadanie o symbolach, to pomówmy jeszcze o godle Irlandii, czyli o złotej harfie ze srebrnymi strunami na błękitnym tle. No jest to instrument od stuleci używany w lokalnej tradycyjnej muzyce, ale tak naprawdę najważniejszym chyba dla Irlandczyków symbolem jest trójlistna koniczyna, czyli tak zwany shamrock, czyli jak głosi legenda, sposób na to, żeby święty Patryk, który przyniósł do Irlandii chrześcijaństwo, mógł wyjaśnić poganom, na czym polega idea świętej trójcy, stąd trójlistna koniczyna. No to mamy to wyjaśnione, możemy w takim razie kontynuować nasz wieczór. Nie będę sprawdzał lekcji, nie będę wam zadawał prac domowych, macie wolne. Ale postarajcie się zapamiętać. Tak to się właśnie śpiewa Halleluja po 7 kawach. Kiedy choreografia schodzi za mocno. Najlepsza jest twarz tego biednego chłopaczyny, który próbuje zarobić parę euro i jakiś dziabnięty, rozochocony sobotnim wieczorem kolega przejął jego mikrofon. Niestety. Tak.
Oj, zostanie on gwiazdą internetu. Tyle go dzieli jeszcze od striptizu. Poczekajmy, może coś się wydarzy. A to ładny obrazek, jakiś przytomny przechodzień, który w dodatku umie śpiewać, dołączył do naszego ulicznego bohatera i zrobił się z tego całkiem spontaniczny, przyjemny wieczór karaoke na ulicy. Po zaliczeniu kilku irlandzkich pubów i przybiciu piątek z wieloma napotkanymi rodakami, pora rozejrzeć się za dziewczyną z Galway. Ale spokojnie, nie musicie niczego donosić mojej żonie, chodzi mi tylko o teledysk do piosenki Galway Girl, który Ed Sheeran nagrał w tym mieście, inscenizując miłosne sceny ze znaną aktorką Saoirse Ronan. A przynajmniej tak to przedstawił swojej żonie. This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.